To było w minioną sobotę w Brodach Małych, opodal Biłgoraja, gdzie na zaproszenie protestujących rolników razem z Rafałem Piechem pojechaliśmy, by powiedzieć, że choć są często wyobcowani i samotni, to nie są sami, bo jest z nimi każdy normalny Polak. To było niesamowite zgromadzenie. Według organizatorów przybyło między 1,5 a 2 tysiące protestujących, kilkaset osób postronnych, także kibice, było oczywiście także zdecydowanie ponad 100 policjantów. Razem z Rafałem Piechem wystąpiliśmy przed tym niesamowitym zgromadzeniem. Ja opowiedziałem o tym, o czym czasami opowiadam Państwu, ale zakładam, że wielu spośród protestujących nie zna naszego programu, więc mówiłem tak, jakby mówił po raz pierwszy. Mówiłem o scenie z filmu Waleczne Serce, dla mnie najpiękniejszego filmu, najpiękniejszej sceny, jaką kiedykolwiek widziałem, kiedy Mel Gibson, odgrywający rolę Williama Wallace'a, przywódcy powstańców szkockich, którzy stoją naprzeciwko przeważających sił angielskich i boją się, tak po ludzku chcą żyć. Większość to młodzi ludzie. Mówią, wrócimy do domu i przynajmniej przeżyjemy. Tak, odpowiada Mel Gibson, William Wallace. Przeżyjecie. Przynajmniej przez jakiś czas. Ale kiedy po wielu latach będziecie umierać we własnych łóżkach, zrobilibyście wszystko, by powrócić na to pole walki i wykrzyczeć swoim wrogom, możecie odebrać nam wszystko, ale nigdy nie odbierzecie nam wolności. Zacząłem swoją opowieść rolnikom o tej właśnie sceny, że oni dzisiaj, może nie w tak dramatycznych okolicznościach, ale także walczą o nas, nie tylko o siebie, ale także o nas, bo tak naprawdę to oni, a nie Ukraińcy, walczą za nas. Bo wiedziałem o tym, że będą różne naciski, tak naprawdę już są, że będą groźby, że Donald Tusk i inni nie cofną się, być może także przed użyciem siły, ale nie daj Panie Boże, by spadła choćby kropla krwi rolników, bo wtedy cała Polska ruszy i to będzie wielki błąd Donalda Tuska, który jest tchórzem, bo czuje się mocny tylko wtedy, kiedy czuje za sobą siłę. Zamiast rozmawiać z tymi rolnikami, schował się. Oczywiście, dziś jest w Pradze, dziś, kiedy nagrywam ten program i kiedy rolnicy dziesiątkami tysięcy przybyli do Warszawy, Donald Tusk może się usprawiedliwić. Jestem w Pradze, na szczycie wyszehradzkim, ale przecież miał wiele dni wcześniej, by porozmawiać z rolnikami. On tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, że cwany PR-owiec, nie jeden, który mu doradza, mówi, nie wolno ci się pokazywać w kontekście negatywnym. Ty masz zawsze występować w kontekście pozytywnym. Wiem o tym dlatego, bo poznałem kiedyś jednego z PR-owców dawnego Donalda Tuska za czasów pierwszego premiera Tuska. On się otacza takimi ludźmi, dba o swój wizerunek. To nie jest mąż stanu, który będzie rozwiązywał problemy. Wtedy, kiedy są problemy, on będzie znikał. Tak jak teraz. Powiedziałem rolnikom o tym, by nie dali nabrać się na dotacje, bo tak się kupuje niewolników. Dotacje nie rozwiążą problemów. Nie rozwiążą problemu napływającej z Ukrainy żywności. Nie rozwiążą tych napływających zbóż, wiemy jakiej jakości. To absolutnie nie rozwiąże problemu. Dotacje nie rozwiążą problemu Zielonego Ładu. To wszystko nie spowoduje, że magazyny rolników, które zaraz będą pełne, opustoszeją. Nie będzie gdzie wysłać tego zboża. Dotacje mają dać Donaldowi Tuskowi and consortes czas, by rolników rozegrać, tak jak rozegrano transportowców. Im także zamydlono oczy opowieściami o dotacjach, a kiedy byłem na tym proteście opodal Biłgoraja, mówili to przedstawiciele Donalda Tuska, przedstawiciele koalicji rządzącej, pani z Platformy Obywatelskiej i pan z PSL. Mówili o tym, że dogadali się z transportowcami. Tak się składa, że znam ludzi, którzy zajmują się branżą transportową i mówią kłamstwo. Nie dogadali się z nami, zamylili nam oczy. Chodziło tylko o to, by rozładować ten protest i zyskać czas. Dokładnie to samo będą próbować teraz zrobić z rolnikami. Chodzi o to, by ci ludzie się rozeszli, albo by się przerazili siły, albo by się rozeszli. Czyli stara metoda znana każdej politycznej policji świata. Dobry policjant, czyli Tusk, który mówi, dostaniecie dotację, ale też zły policjant, bo i w taką rolę potrafi się wcielać Donald Tusk, dwie postacie w jednym. No, ja niestety być może będę musiał zaprowadzić porządek. Oczywiście nie będzie tego robił on, tylko ktoś w jego imieniu. Bo kiedy doszłoby do sytuacji naprawdę trudnych, Tusk, tak jak teraz, zniknie. Dziś, kiedy nagrywamy ten program, Tuska nie ma. Nie będzie go także w innych trudnych sytuacjach, bo jak się rzekło, nie jest to mąż stanu, mówiłem o tym przed rolnikami, tylko to jest człowiek tchórzliwy, który czuje się mocny tylko wtedy, kiedy ma za sobą przeważającą siłę.
A więc rolnicy, nie jesteście sami. Nie dajcie się rozegrać i nabrać na dotacje, bo jak już się rzekło, tak się kupuje niewolników. Cała Polska stoi za wami. Widzicie to. Chyba nigdy nie było tak, by rolnicy przyjeżdżali na protesty do miast i by mieli takie poparcie. Ja do Biłgoraja jechałem 2 godziny dłużej niż w normalnym, standardowym czasie. Bez przerwy trafiałem na blokady. Ale ani ja, ani nikt z innych kierowców, przynajmniej nie zauważyłem takich reakcji, nie miał jakichkolwiek pretensji do rolników. Wszyscy wystawiali kciuki w geście poparcia. Wszyscy mówili, jesteśmy z wami. Bo dokładnie tak jest. Tak naprawdę to wy, rolnicy, trzymacie dzisiaj na sobie, dźwigacie dzisiaj na swoich barkach ciężar całej Polski. Jeżeli wy tego nie zrobicie, prawdopodobnie jesteście jedną z ostatnich grup, która może przeciwstawić się tej ohydnej sile wszechwładzy rządzących. I tej z Polski, dyktatorskiej, w osobie Donalda Tuska and consortes, i tej z Brukseli, która wprowadza tak zwany zielony ład, ale tak naprawdę wprowadza chaos i totalitaryzm. I tylko wy możecie zatrzymać to szaleństwo z Ukrainy, które nas truje. Jesteśmy z wami. Dzisiaj na proteście było 50 000 osób. To był wspaniały widok. Myślę, że nie tylko ja byłem dumny z tego, że jestem Polakiem, widząc tyle osób, które niosły biało-czerwone flagi i które z taką dumą broniły godności i honoru nas wszystkich. Wy macie honor. Donald Tusk nie jest człowiekiem honoru. On nie rozwiąże waszych problemów. Musicie to zrobić sami. Wziąć sprawy w swoje ręce. I wspaniale, że tak się właśnie dzieje. Nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się rozegrać. To jest tak naprawdę kluczowa sprawa. Ten proces może trwać jeszcze długo. Być może będzie taka konieczność. Ale jeżeli dziś zejdziecie z tego pola walki, bardzo ciężko będzie na nie wrócić. Wiem o tym, bo rozmawiałem z wieloma rolnikami pod Biłgorajem, nie tylko pod Biłgorajem, że macie tego świadomość. To jest bardzo ważny element tego, co dzieje się dziś wokół nas. Bym powiedział kluczowy element. Wasza rola, wasza, nasza walka. Druga rzecz, która jest nie mniej niepokojąca niż to, co wszechwładza rządzących robi z rolnikami, napłynęła w ostatnich godzinach. Informacje ze szczytu w Paryżu zwołanego przez prezydenta Francji Macrona, który wymyślił, zdaje się, że to jest jego pomysł, by przedstawiciele państw europejskich wysłali swoje wojska do walczącej Ukrainy, na walczącą Ukrainę. Absolutne szaleństwo. Ta informacja przeciekła. Pierwszy raz powiedział o tym premier Słowacji. Potwierdził to prezydent Francji Emmanuel Macron, potwierdził także prezydent Polski Andrzej Duda, który mówił, że było to kluczowym przedmiotem dyskusji przedstawicieli 28 państw w Paryżu. A więc nie jest to żaden fake news, nie jest to nieprawda. Zaraz Donald Tusk, a także prezydent Andrzej Duda zapewnili, że polscy żołnierze nie będą, przynajmniej na razie, tak to wynikało z kontekstu wypowiedzi, wysyłani na Ukrainę. Ale rzecz ciekawa, dlatego że kilka minut później premier Grecji, przynajmniej według greckich mediów, zaprzeczył słowom zarówno prezydenta, jak i premiera. Niesamowita historia, kiedy premier Mitsotakis, premier Grecji, mówi o tym, że było 5 państw, przedstawiciele 5 państw, którzy zgodzili się wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Litwa, Łotwa, Estonia, Wielka Brytania i, uwaga, Polska. Na razie są to doniesienia medialne napływające z Grecji, że przedstawiciele Polski mieli się na to zgodzić. Nie wiemy do końca, jak to wygląda, bo powstaje zamieszanie. To, co nie ulega wątpliwości, to, co wiemy dziś na pewno, że to spotkanie, ta konferencja w Paryżu przedstawicieli 28 państw, którą zwołał prezydent Francji Emmanuel Macron, służyła temu, by omówić dalszy tryb postępowania państw Unii w odniesieniu do Ukrainy. Wiemy także o tym, że głównym punktem tego spotkania, tego kworum, była rozmowa o tym, czy, kiedy, jak, kto ma wysłać wojska, przedstawiciele których państw, na Ukrainę. Nie wiemy ostatecznie, nie jest to jednoznacznie ostatecznie potwierdzone,
jakie wojska według tych założeń miałyby trafić na Ukrainę. Prezydent Andrzej Duda potwierdził, że było to przedmiotem dyskusji, ale na ten moment nie zapadła decyzja, by przedstawiciele państw szeroko rozumianego Zachodu, czyli Unii Europejskiej, wysłali swoje wojska na Ukrainę. Na ten moment. Ale fakt, że na taki temat rozmawia się na tak poważnym kworum, że jest to dyskusja nie enigmatyczna, nie hipotetyczna, tylko dyskusja, która jest już bliska etapu decyzji, musi budzić niepokój. I budzi. Wiele osób jest zaniepokojonych tą sytuacją. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem jedną z nich, zaniepokojonych, ale nie zaskoczonych. Proszę Państwa, nasza książka Koniec Polski, opatrzona tytułem, opatrzona znakiem zapytania i drugim pod tytułem Ile zostało nam czasu? To jest dokładnie to, co my w tej książce napisaliśmy. Już takie pomysły gdzieś w kuluarach Unii Europejskiej już powstają. Mieliśmy takie informacje. Mieliśmy takie informacje, które wskazywały na to, że prawdopodobnie, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, taki pomysł będzie forsowany. Skąd? Czytelnicy naszej książki dowiedzą się właśnie z książki. Jeden z bardzo ważnych ludzi, choć jest to człowiek cienia, Douglas MacGregor, który był bohaterem amerykańskim jeszcze z czasów pustynnej burzy, jego 19 Abramsów zniszczyło 70 irackich czołgów bez strat własnych. Później robił wielką karierę w wojskach amerykańskich. Robił tak wielką karierę, tak szybką karierę, że zrewolucjonizował cały tryb postępowania wojsk pancernych w całych Stanach Zjednoczonych. Nie spodobało się to jego przełożonym, że robi tę karierę zbyt szybko. Był butny, hardy, niepokorny, co grozi żołnierzowi, który jest lepszy niż przełożeni, rozmaite konsekwencje. Próbowano zablokować karierę MacGregora, choć określano, że jest jednym z najwybitniejszych dowódców amerykańskich. Na pewien czas zniknął, ale powrócił. Za sprawą prezydenta Donalda Trumpa, który uczynił go z jednym ze swoich najbliższych współpracowników. Miał być nominatem na ambasadora amerykańskiego w Niemczech, ale nie zgodził się na to Senat, który uznał, że niektóre jego wypowiedzi były antyniemieckie. Teraz, według Washington Post, Douglas MacGregor ma być jednym z najbliższych współpracowników starego, prawdopodobnie nowego prezydenta Donalda Trumpa. Mówi się o tym według Washington Post, że może być nawet doradcą do spraw bezpieczeństwa. Proszę Państwa, w książce Koniec Polski, opatrzonej znakiem zapytania, mamy niesamowicie odważną i szczerą, długą, rozbitą na atomy, na wiele szczegółów, wypowiedź Douglasa MacGregora, do którego udało nam się dotrzeć. Ten człowiek, nominat protegowany prezydenta Trumpa, prawdopodobnie także przyszłego prezydenta, u którego boku ma stać jako jeden z jego najbliższych współpracowników, mówi krótko, nie będę oczywiście odsłaniał wszystkich elementów, mówi krótko. Polacy, jeżeli chcecie być bezpieczni, musicie liczyć przede wszystkim na siebie. Ameryka, podobnie jak i Wielka Brytania, jest jak lotniskowiec. Wielka Brytania jest wyspą, my lotniskowcem. Lotniskowcem, który tonie. Nie mamy pieniędzy. My musimy zająć się Ameryką. $1 bln to obsługa długu publicznego. 3 biliony obsługa rozmaitych ubezpieczeń. 1 bln wydajemy na zbrojenia. A budżet amerykański to $3,5 bln. Tego nie da się pogodzić. My, Amerykanie, musimy zająć się Ameryką, a wy, Europejczycy, Europą. Mówi nam to Douglas MacGregor, podkreślając, jeżeli chcecie być bezpieczni, sami musicie o swoje bezpieczeństwo zadbać. I mówi wiele innych, niesamowitych rzeczy, które dał nam na wyłączność. W jaki sposób dotarliśmy do Douglasa MacGregora, opowiemy Państwu przy następnej okazji. Jest w tej książce wiele niesamowitych historii, które rzeczywiście podnoszą włosy na głowie, bo także polscy generałowie, do których dotarliśmy, tu nazwisk nie wspomnę, dlatego że boję się powtórki z historii z pułkownikiem Elakiem, projektorem Akademii Sztuki Wojennej, który przerwał milczenie na temat naszego rozbrajania, a potem przerwano mu mówienie i zmyto głowę. Dlaczego ujawnia państwu prawdę, która jest państwa własnością? Nie chcemy, by to samo spotkało naszych generałów, zwłaszcza jednego, który dał bardzo odważną wypowiedź i która to wypowiedź koreluje
z tym, co mówi pułkownik McGregor i inni ludzie, którzy znają się na rzeczy i którzy mówią o tym, że Europa nie jest już bezpiecznym miejscem i Polska nie jest już bezpiecznym miejscem. To, co dociera do nas dziś, że po głowach wielu decydentów Unii Europejskiej, choć decyzji na dziś, z tego co słyszymy, jeszcze nie ma, ale chodzi w ogóle pomysł wysłania wojsk na Ukrainę, pokazuje, w jak niebezpiecznym punkcie dziś jesteśmy. Zdecydowanie znaleźliśmy się w punkcie, w którym nie chcielibyśmy się znaleźć, ale fakty są takie, że w tym punkcie jesteśmy. Jak się ma do tego traktat NATO, artykuł 5 traktatu NATO? My mówiliśmy wiele razy o tym, że ten artykuł 5 jest tak naprawdę martwy, dlatego że on nie daje żadnych gwarancji, on daje tylko możliwości. Niczego nie gwarantuje, daje pewne szanse, ale nie jest gwarancją. Te z 1939 roku były wielokrotnie większe niż artykuł 5 traktatu NATO, a i tak nic nam to nie pomogło. Ale proszę Państwa, jeżeli ktoś wyśle wojska na Ukrainę, to już ten artykuł 5 jest martwy z założenia. On po prostu nie istnieje. Pchają nas do tej wojny, pchają z różnych stron. W książce Koniec Polski opatrzonej znakiem zapytania pokazujemy, z których stron, kto i dlaczego to robi. Jest wiele elementów różnych rozgrywek w tle. Rozgrywek, które nie widzi opinia publiczna, która ma zamydlone oczy. Sięgając do różnych materiałów, wiedzy, kontaktów, także w ABW, Tomka Budzyńskiego, majora, który był szefem delegatury tej służby i tak wiele kontaktów pozostało mu z dawnych lat. Sięgając do kontaktów innych ludzi, którzy pomagali nam przy napisaniu tej książki, odkrywamy przed Państwem to, czego zaczątki już zaczynacie widzieć, bo one powoli wyciekają. Na przykład te szalone pomysły, które rodzą się w głowach szalonych decydentów Unii Europejskiej, by wysłać wojska na Ukrainę. Jak Państwo sądzicie, gdyby przyszło co do czego, wysłaliby tam wojska hiszpańskie, francuskie? To nie jest pytanie podchwytliwe. Myślę, że i ja, i Państwo dobrze znamy odpowiedź na to pytanie. Które wojska skierowaliby w pierwszym rzucie? Jest się czym martwić. Są autentyczne powody do niepokoju. To nie jest straszenie. To są realia. To jest rzeczywistość wokół nas, która rzeczywiście dramatycznie przyspieszyła. Proszę Państwa, jeżeli przyszłoby co do czego, to bez uśmiechu myślę, że i ja i Państwo oczekiwalibyście, że pierwszy zaciągnie się pan marszałek Hołownia, który mówił o tym, jak to będzie wdeptywa w ziemię prezydenta Putina. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Nastąpiła mi się taka dygresja, nie dalej jak dziś. Widziałem dzisiejszego ranka, jak jeden z czytelników napisał taki krótki post, że jego sąsiadem jest ukraińska rodzina. Pan w wieku około 50, żona takoż. Do tego mieszka z nimi, zdaje się, syn około 30, z żoną i dziećmi. Pisze ten czytelnik, nie interesuje się tymi ludźmi. Nie zapytałem na przykład, co wy robicie w Polsce i dlaczego nie jesteście na froncie. Nie zapytałem, bo to nie moja sprawa. Ale dziś tak się zastanowiłem, czy oni za chwilę mnie nie zapytają, dlaczego ja nie jestem na ich froncie. Uśmiechnąłem się, ale tak naprawdę był to uśmiech przez łzy. Dlatego, że nie jest to śmieszne, to co się dzieje, to co dziś do nas dociera, a co mieliśmy przebłyski informacje wskazujące na to, że coś takiego się zadzieje. Piszemy o tym w książce, która za chwilę trafi do Państwa rąk. Już w tej chwili można tę książkę zamawiać na naszej stronie sumniski.pl. To dzieje się naprawdę, a więc nie jest to czas na uśmiech. Jest to czas rzeczywiście na mobilizację, by zatrzymać to szaleństwo. Proszę Państwa, będziemy do tego wracać przy okazji książki Koniec Polski już niebawem, podczas wielu spotkań z Państwem, by jako Ruch Obrony Polaków mobilizować Państwa do tego, byśmy odzyskali swój własny kraj, byśmy przeciwstawili się temu szaleństwu, szaleństwu unijnemu, szaleństwu przypływającemu do nas zza wschodniej granicy i szaleństwu, które gotuje nam Donald Tusk and consortes. Będzie tych spotkań wiele. O niektórych z nich informowaliśmy, o niektórych poinformujemy niebawem. Tu w tym miejscu jeszcze raz chciałem Państwu z tego serca podziękować za to, że Państwo jesteście z nami, że wsparliście nas w programie Zrzutka, na profilu Zrzutka. Już w tym tygodniu przedstawimy Państwu, co za wsparcie Państwa udało nam się zbudować. Myślę, że wielu z Państwa
będzie pozytywnie zaskoczonych i także zadowolonych. Zaapelowaliśmy także o to, by jeśli ktoś nie otrzymał od nas jeszcze podziękowania, książki, audiobooka bądź innej formuły, jeszcze jest czas, by podać swój adres, bo nie wszyscy podali. Ci wszyscy spośród Państwa, którzy podali nam adres, apelujemy o to, mówimy o tym od ponad tygodnia, otrzymali już od nas formułę podziękowania, natomiast są jeszcze osoby, które nie nadesłały takiego adresu, a chciałyby otrzymać od nas podziękowanie, więc to jest jeszcze czas, ostatni moment, by ten adres nadesłać na mój adres mailowy wojciech@sumliński.pl i my wtedy Państwu doślemy. Dziś jeszcze napłynęło kilka, około 10 takich uzupełnień i wszystkie te osoby w dniu dzisiejszym przesyłki do wszystkich tych osób zostały wysłane. Ostatni moment, by nadrobić, jeżeli ktoś nam jeszcze adresu nie podesłał, a chciałby otrzymać od nas formułę podziękowania, nie tylko listownego, którą to formułę wysłaliśmy Państwu z całego serca. Raz jeszcze pięknie Państwu dziękujemy, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki Państwu możemy funkcjonować, robić to, co robimy. Bez Państwa to było niemożliwe. My nie sięgamy do dotacji, nie klęczymy przed rządzącymi, przed politykami. Nie znajdziecie nas Państwo na żadnych listach ubiegających się jakieś państwowe dotacje czy utrzymujących państwowe dotacje. Funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki naszym widzom, czytelnikom, darczyńcom. Tylko dzięki Państwu możemy odkrywać to, co jest Państwa własnością, czyli prawdę po prostu. Bez Państwa byłoby to niemożliwe. A więc to, że Państwo nas wsparliście w tym programie Zrzutka, jest dla nas absolutnie bezcenne. Co za to zbudowaliśmy, przedstawimy jeszcze w tym tygodniu. A tym, którzy nas wsparli z całego serca, raz jeszcze najpiękniej dziękuję. I oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa uznaje, że to, co robimy, ma wartość, że to Państwa obchodzi, pokornie cały czas prosimy o wsparcie, bo jako się rzekło, tylko dzięki Państwu możemy funkcjonować i robić to, co robimy. Z całego serca Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. W trudnym czasie, ale tym bardziej w tak trudnym czasie, musimy być razem. Do zobaczenia już niebawem. Z Panem Bogiem.